Witam was, moi kochani, w Subsistence. Widzicie tego puchacza tutaj? Raczej puchacza. To nie jest puchacz, tylko misiu. Chciałem powiedzieć, że puchaty jakiś zwierz, ale kurde. Czy ja mogę ugasić to? Dobra, mogę. Dobra, moi kochani. Skoro prawie, że mamy... Znaczy, udało nam się przeżyć, oczywiście z wielkim cudzysłowiu, bo zginęliśmy 200 milionów razy, ale... Ale żyjemy. O, sarenka. Uciekła. Muszę uważać na tego misia tutaj. Fajnie by było jeszcze zobaczyć tylko, kochani, czy my mamy... Mamy dwa, czy... Aha, dziewięć miałem, żeby zebrać włókna. No dobra. Jeszcze jeden by nam się przydał. Jeszcze jedno włókno by nam się przydało, żeby zrobić... Zaliczyć ten... Czemu ty tak uciekasz, sarenko? Czy tam jest... Czy przede mną, czy ty przed wilkiem? O, wilk! Wilk cię goni. No tak. No tak. Coż tu wiele gadać. Jedno włókno chciałem tylko. Ale jak nie ma, tak nie ma. Ten misiu mnie tam denerwuje, bo on chodzi w miejscu, gdzie ja miałem... O Boże, wilk. Jezu, jak to niebezpiecznie. Zapisano stan gry, super. Trochę mnie tylko martwi ten fakt, że te zwierzęta się nie boją tej wody tak naprawdę. No rozumiem, że misiu nie wejdzie, ale wilk? No może bardzo głodny by wszedł też do wody, ale ma tyle zwierząt innych w koło. To czemu się upiera i zajada takiego biednego mnie? Kurczę, tutaj nigdzie nie ma. No jak nie ma, jak jest włókno. Mamy 10. włókno. Super. No dobra, to teraz. Zaliczyliśmy to. Teraz możemy wykonać sznurek, ale potrzebnych nam jest 3 włókna. Zaraz, lina. A jak wykonać sznurek? Zrób sznurek razy 5. A to jest lina. A jak jest sznurek? Tu. Stwórz sznurek. No i? I tyle? Zrób deski. A jak się robi deski? Kłody. Słuchajcie, co? Może nie będziemy robić po kolei. Jezu, ja coś słyszałem chyba. Nie będziemy robić po kolei, tylko po prostu będziemy robić po swojemu. Jest tutaj piesek, widzę. Holender. Jakiś szczur. Czy królik to był? Trzeba się rozglądać chyba na wszystkie strony, jak się... Dobra.
Tu trzeba uważać, tam jest niedźwiedź, tam chodził wilk. Spoczko, mieliśmy deski zrobić. A z fundament, moment. Fundament się robi z gwoździ, desek i sznurka. No to nie jest łatwe, bo brakuje nam sznurka. Ile desek się dostaniemy? Jedną tylko? Z czego się robi fundament? Z ilu desek? Z pięciu? O ja pindole, jedna deska. Raz, dwa, trzy, cztery i brakuje desek. No ale spoko. Czy ja mogę? To drzewo ja już chyba rąbałem, nie? Chodźmy sobie na kamyczek. I hopa. Dobra. I się robią kolejne deski. Jeszcze mogę piątą deskę stworzyć. Sznureczek, czyli muszę poszukać jeszcze do sznurka jeszcze jedno włókno. I żeby zrobić fundament, potrzebne mi są dwa sznurki. Czyli potrzebuję, o Jezu, cztery włókna, czyli trzy włókna jeszcze. I gwoździe. Gwoździe znajdę tylko i wyłącznie w skrzynkach najprawdopodobniej. No dobra. To jednak trzeba będzie biegać. O, to jest takie przejście fajne. Jest tutaj, widzę, włókno. O kurde, jest nisio. Kurde, misiu. Może mnie nie będzie gonił. Nie. Uf. Szkoda, bo włókno widziałem. No ale co zrobić? Jak tam misiu biega? Poszedł sobie. No może i poszedł, ale kurczę, tu jest włókno, dobra. Jestem przemoczony. Słuchajcie, ile mam tego włókna? Dwa. Ile potrzebuję do sznurka? Dwa. No to stwórz. Jeszcze dwa włókna i będę miał kolejne włókno gotowe. Kolejny sznurek. Tylko muszę poszukać włókna. Kurczę, no jedno mam, ale kurde, boję się tam iść, bo tam misiu grasuje. Ale jest daleko teraz już. A nie jest wcale daleko. Się na to włókno uparłem, nie? Dobra, mi się mnie nie widzi. Uf, nie widział mnie. Ale tam było 95 coś tam, czyli najprawdopodobniej tam też wilk chodził. Tak, wilk stoi. Kurczę, tych włókien będę potrzebował bardzo dużo. Czy mógłbym zrobić sobie jakąś skrzyneczkę? Żebym sobie ją postawił, bo jak zginę, to kurde, szkoda mi będzie tego wszystkiego. Mam dwa sznurki już. Aha, no i teraz gwoździe, nie?
Skrzynia, też gwoździe, kurde. No cóż. Tam coś jest. Wilk. Ale skrzynka jest też chyba. Widzicie? Chyba, na tej skale. Czy mi się tylko wydaje? Tam jest skrzynka, tylko tam wilk łazi. Mi się wydaje też, że często te skrzynki są poukrywane oczywiście, ale zwierzyna grasuje właśnie często przy tych poukrywanych skrzynkach. Coś słyszałem. Kurczę, paranoję w tej grze można dostać. Jest niedźwiedź. Jest wilk. Nie idzie? Nie. Kurde, no się nie można ruszyć za bardzo. Tam jest skrzyneczka na pewno. Jakby mi się tak udało, cichcem tam dostać. O kurde. Och, no i po. Nie dam rady, zginę. Boże, jaka ta gra jest trudna. No dobra. Wiem. Gdzie jest moje... Jo. Tam. Aha, jestem w miarę blisko. Fajnie by było teraz znaleźć to, nie? Łoś? Kura? Będzie trzeba coś zjeść niedługo, nie? Wilk? Niedźwiedź? No proszę bardzo. Wilk? No pięknie! Czy jak ja strzelę do kury... Jest skrzyneczka. Nie wiem, czy mnie zauważył wilk. Mamy gwoździe. O, ale piękne miejsce. Ile tego jest? O Boże, gwoździ pełno. Ale zobaczcie, ile jest tutaj tego włókna. Co to jest za miejsce? Ja muszę tutaj sobie zanotować to miejsce. Aha, to jest z tej strony. Czy ja mogę to przesuwać? Kurczę, chyba nie mogę. Ale zobaczcie, ile włókna mamy tu. Jedno. Metal. Złom. Włókno. No świetnie. Włókno. Och, tutaj domek. Wybudować jak nic. Jest genialne miejsce. Dobra, tam się trochę boję już iść. Też widzę włókno. Kura? Wilk. Tam moje ciało leży, nie? Ale tam... Wilk grasuje. Fajnie by było do mojego ciała dotrzeć. Pytanie, czy ono jest... Skrzyneczka kolejna, wilk kolejny. Kurczę, czy ja będę mógł płynąć? Chyba tak, chyba trzeba wodą. To może mnie nie... Może mnie nie zobaczą.
że jestem przemoczony, to nie wiem, czy to... Kurczę, zobacz, jak pięknie skrzyneczka leży, nie? Ja tą skrzyneczkę wziąłem z tej... Chyba z tej skały, więc ja, moje ciało będzie obok zaraz. Więc warto tam dolecieć, znaczy dopłynąć. No i ta plaża mi się podobała. No tutaj będzie moje ciało za chwilę chyba. To będę miał deski z powrotem i mogę wybudować fundament. Kusi mnie ta skrzynka tutaj. Zobaczymy. Dobra. Czy jakbym tak tędy wszedł? Biorę wszystko i do wody. No dobra. No ta plaża mi się podoba. Ale tutaj też jest niebezpiecznie, bo tutaj wilki krążą właśnie. Chciałbym tą skrzyneczkę wziąć jeszcze, ale... No jest niebezpiecznie. Czy na skałkę mogę sobie wejść tak na środku? Czy będę tu bezpieczny? Nie mogę? Mogę. Uff. No ta skrzynka mnie kusi, ale zobaczcie, wilczek. Jeden. Tam gdzieś chodził drugi, tutaj był ten. Niedźwiedź. Ale na tej plaży rozbudować się. Bardzo fajny pomysł. Dobra. O, mam nawet jedzenie, mam trochę wody. Co ja potrzebowałem? Och, więcej tych. Tylko trzy? Deski miałem 5, musiałem stracić, nie? Coś. Skrzynia? Też za mało, kurka. Gwoździ za mało. Ciągle. A gdzie jest ta skrzynka? Ona zniknęła. To one znikają? Czyżby znikały te skrzynki? A możliwe. A to? Nie, to są tylko krzaczki. Tam coś jest. Kurczę, boję się. To są tylko krzaczki, to nie są skrzynki. No niestety, zniknęła ta skrzynka. No to teraz by się przydała jeszcze jedna skrzyneczka z gwoździami. Fajnie by było, bo coś na brzegu w miarę było, żebym nie musiał, kurde, się kryć. O, kura. A taką kurę to najlepiej z łuku rozwalić. Pewnie. Czy ja się łudzę, że ja znajdę coś na brzegu znowu? Trochę się łudzę. Szukam skrzynek na brzegu, ale jak nie ma zwierząt na brzegu, to nie będzie skrzynek. Chyba. Mógłbym spróbować trochę dalej iść w głąb, ale boję się strasznie. Co z tego dostanę? Zioła lecznicze. Świetnie. No i trzeba znowu pamiętać o... O tym, że jak będzie noc, to będzie zimno, nie? Nie widzę skrzynek nigdzie. Ale zwierząt też na szczęście nie widać. No, no już widać. No już widać.
Ale jest... Nie, nie ma skrzynki. Króliczek. Dobra. No nic. Złom widać. No dobra, no to złom mogę wziąć. Jest płot, czyli koniec mapy. Pies. Znaczy pies w sensie wilk. Pies w sensie wilk. Tam krąży. To blisko jest. No szkoda, że to zniknęła ta skrzyneczka. Pies. Czyli wilk. W ogóle w tej grze nie zginąć to jest, kurde... Nie znam, nie, czy nie spodziewam się, że ktokolwiek by tutaj nie zginął. Tak ciężka jest ta gra. No ale by się przydała skrzyneczka jakaś, no. Kurde. Weź tu nie zgiń, człowieku. Ach, tu na każdym kroku zwierzę niebezpieczne. Skrzynka. Pytanie tylko, kto koło tej skrzynki krąży. Kolejna? O, i nawet deski są. Kurczę, tylko gwoździe brakują, no. Gwoździe brakują przede wszystkim. Niedźwiedź. Szukamy, szukamy różnych fantów. Tylko trochę... Martwi mnie fakt, że te zwierzęta nie odpuszczają. Fajnie by było, jakby one odpuszczały. Trochę. Wiem, że teraz idę na plażę i idę w stronę, kurczę, właśnie wilka. Tam stał, no właśnie. Tylko obawiam się, że za chwilę znowu wpadnę na jakiegoś, albo... Kolejny wilk, to jest ten, który przed chwilą się tu kręcił. Tutaj byłem. U góry jest skrzyneczka. Pytanie tylko, czy ja... Czy tutaj to ona nie jest chroniona w jakiś sposób.
Przez zwierzynę? Chyba nie. Gwoździe? No, ale za mało. Kurde, jeden gwóźdź. A to mogę zrobić już ognisko z tym. Świetnie. Kurczę, jeden gwóźdź. Albo w ogóle skrzynkę. No, bym pominął. I się pojawiła skrzyneczka znowu. No świetnie. Gwoździe są pięknie. No, moi kochani, słońce zaraz zajdzie. Dobrze by było zacząć budować. Stworzyć jeden fundament. To i tylko jeden mogę stworzyć. Ale może będę mógł się w nim ukryć. Znaczy ukryć, to musiał dech zrobić ściany. A z tej ściany już nie zrobię. Skrzynkę, mogę właśnie skrzynkę zrobić. No nie wiem. Dobra, ale mamy fundament. Więc już jest coś. Gdzie jest ten fundament? Aha, mamy tutaj. No to co? No to sobie postawimy go, nie? Tutaj. No pięknie. To będzie tutaj nasza baza już. Następnie... czekajcie tylko... O, łuk? No nie jest tak źle. Powolutku zrobimy. Jeszcze raz ognisko. Cztery patyki. I cztery deski. Trzeba je szybciutko, moi kochani, wydobyć. Zanim się noc zrobi. Już nie. Wilk. Ale jest ważna rzecz. Udało nam się coś zrobić. Fundament już. Teraz ognisko, bo zaraz będzie noc. I możemy zrobić teraz tak, mamy 9, możemy zrobić patyki. Potrzebujemy takich patyków chyba 4 do ogniska. Nie, 2 tylko. Do podpałki potrzebujemy więcej, ale spoko. Już możemy zrobić ognisko. Jeszcze musimy zrobić ścianę i jednostkę dowodzenia. Dobra, mamy ognisko. Postawimy je sobie tutaj. I rozpalimy je, jak tylko będziemy mogli. Ale najpierw sobie zjemy jabłuszko. Z wodą też by było ważne, by się napić. Zjeść może trzeba jeszcze owoce. Może jeszcze jeden owoc. Nie mamy mięsa, białka. Trzeba zadbać będzie o białko niedługo. O, jak wilk blisko. Nie, to jest łoś. Tak, łoś sobie podszedł do nas. A tutaj jest jakaś kura. Gdybym miał holender. Czekajcie, może? Udało się. Wiem, że szkoda, ale kurczę, może się uda zrobić z tego jakieś mięcho.
Dobra, słuchajcie, rozpalimy ognicho. A więc wsadzimy paliwo. Jedzenie to się nie da. Ach, przez ostrą amunicję zniszczone, więc się nie da. No szkoda. No ale możemy rozpalić. Rozpałka. I możemy rozpalić. I miejmy nadzieję, że mnie nic nie zaatakuje tej nocy. Może fajnie by było ryby połowić. Kurde, gra mi się podoba. Jest bardzo ciekawa. Nie no, świetnie. O, skrzyneczka się pojawiła. Świetnie. Jak ona będzie się w tym miejscu pojawiać zawsze, to będzie git. Pułapka na ryby. Sznurek i patyki. Jakbym miał więcej patyków i sznurka. Jestem ciekaw, czy zwierzęta są odstraszane poprzez ognisko. Że nie będą atakować, jak jest ognisko. To fajnie by było, nie? Pułapka na ryby. Cztery patyki potrzebujemy, 8. Można zrobić. Sznurek. Momencik. Można zrobić. Czekajcie, ile ściana kosztuje? Dwa sznurki. No, wiecie co, to też mógłbym zrobić. Kurczę, może ścianę zrobię, żeby zrobić. Pięć sznurków może też zrobić. No dobra. Jeden sznurek. Drugi sznurek. Aha, już trzy sznurki wytworzyłem. Teraz sobie czwarty. Czwarty i jeszcze piąty zrobię. Spoko. Ile potrzebuję do ściany? No mam. Teraz tylko deski jeszcze, ale to dopiero z rana mogę zrobić. O-o. O kurka. Naprawdę? Osiedł. Osiedł. Mogę, nie deskiem, nie będę, przecież nie będę deską palił. To drzewo już zrobiłem, prawda? Tak. To następne. Może się uda. Mam 3 drewna. Tutaj widzę, że kolejna skrzynka się znowu pojawiła. Także jak najbardziej weźmiemy ją. Podoba mi się, że tutaj ta skrzynka się pojawia. No i spróbujmy rozpalić jeszcze raz ognisko. To. To. I rozpal. No i git. Uff. Wilk. Nie, to jest kura. Czyli tutaj nie ma co zabijać kury amunicją ostrą. Niestety trzeba poczekać i zrobić łuk. Jeszcze ta pułapka cały czas. Cztery sznurki i 8 tych. No dobra. Pułapkę na rybę mógłbym zrobić. Jestem głodny, białko potrzebuję. Czy jakbym zrobił sznurki? Mogę jeszcze zrobić sznurki, to się przyda. I tak potrzebuję sznurki, a nie włókno. Ile się z czegoś robi wędkę? Brakuje mi złomu. Znaczy nie, złom mam, brakuje mi znowu patyków i tego, ale może pułapkę lepiej zrobić. Dobra, zrobimy wszystkie. Tyle sznurków, ile potrzebujemy. Teraz trzeba wytworzyć ścianę i umieścić jednostkę dowodzącą według podstawy bazy. Ale fajnie by było inne rzeczy też zrobić, czyli na przykład pułapkę na ryby. Więcej patyków potrzebna mi. Czy ja to mogę zjeść w ogóle? Do czego to jest potrzebne?
tylko można ją upuścić. Została ona zniszczona przez małą, kurde, amunicję. Przez amunicję, no trudno. Chciałbym sprawdzić, gdzie ja jestem. Kurczę, średnio widać teraz, jak jest noc. No ale dobra, spoko. Czy ja mogę zrobić łuk? Więcej sznurka potrzeba. Czyli nie mogę. Ta pułapka na ryby. Jakbym mógł drewna więcej zebrać. Kurczę, ja to wrzuciłem wszystko tutaj. No bo szkoda mi było. Kurczę, bym poszedł jeszcze po to drewno, ale się boję. Bo jest noc. I nic nie widać. Dobra. Pobiegnę po drewno. To jest kura, dobra, to nie. Czy ja już to brałem? Tak. A to? Nie. Już mam. O! Tu możemy wziąć włókno. I wracamy. Wracamy. Oczy, by się ogień skończył. Szkoda. Momencik. Więcej patyków. Stwórz. Jeszcze potrzebujemy więcej patyków. Osiem mamy. Czy to starczy? Stwórz pułapkę na ryby. No białko mi jest jak nic potrzebne. Bo inaczej zdechnę. Szkoda, że to zginął ten... To małe zwierzę, tak kura, kurczę. No dobra, i postawmy sobie ją nad, gdzieś nad wodą. Na wodą. I tutaj spokojnie, niech sobie tam stoi. Zamarzasz. No dobra, no to słuchajcie, trzeba jeszcze dołożyć paliwa. Czy ja rozpałkę zrobię? Nie zrobię. Kurczę. Nie dam rady, ale już jestem przemoczony, ale chyba nie zamarzam. Dobra, moi kochani, kolejny odcinek za nami. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się wam ten odcinek spodobał. Mam nadzieję, że teraz nie zginiemy tak szybko. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego, abyście zasubskrybowali mój kanał, podzielili się z wrażeniami i zostawili komentarze. Trzymajcie się, moi kochani, cieplutko, do następnego odcinka. Pa, pa.